Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Ciesielska i od 8 lat pracuję jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w dwóch małopolskich szkołach muzycznych. Ale dzisiaj nie występuję tutaj w roli nauczyciela i wypowiadania się w tym temacie jakoś szczegółowo, ale występuję w imieniu profesora Jerzego Wetulaniego, który obecnie jest w Warszawie, nie mógł do nas dzisiaj przyjechać. Stoję tutaj, że tak powiem, z wielką satysfakcją, dlatego że neurodydaktyka jest właściwie jedynym polem, na którym spotykamy się z profesorem w trakcie naszej wspólnej pracy, dlatego że on jest neurobiologiem, biologiem, chemikiem, a ja jestem magistrem sztuki i muzykiem instrumentalistą, więc raczej nasze zawody się nie stykają tutaj, a jednak neurodydaktyka to jest to pole, gdzie rzeczywiście możemy współpracować, dyskutować troszeczkę jak, bardziej jak równy z równym. Profesor bardzo lubi zrównywać nasze zawody i mówi, o popatrz, robimy to samo, ty mówisz do ludzi, ja też mówię do ludzi, ale fajnie. Ale w tym momencie muszę go troszeczkę sprowadzić na ziemię, dlatego że przypominam mu o jednej subtelnej rzeczy, że jego publiczność zazwyczaj uważnie go słucha i bardzo rzadko się dużo rusza, a moja się nawet nie stara, żeby się nie ruszać i nie gadać w momencie, kiedy się wypowiadam. Kiedy wyszedł jakiś tutaj właśnie pomysł, żeby przeczytać list skierowany do Państwa, profesor bardzo był zadowolony z tego pomysłu. Rozmawialiśmy o tym późno wieczorem, no i zapytałam tak, no wiesz, bo może tak byśmy do tych nauczycieli coś powiedzieli. Tak? Świetnie. Wdech, wydech. Szanowni Państwo, bardzo mi przykro, że nie mogę z Państwem być. No, chwileczkę, ja o tej porze już śpię, to może wezmę jakąś kartkę, może zacznę coś pisać. A tak, dobrze. Więc natychmiast po prostu leci tekst i bardzo, bardzo pozytywnie profesor do nauczycieli i do ich sytuacji teraz podchodzi, co za chwilę zresztą Państwo, o czym za chwilę się Państwo przekonacie. Życzył mi sukcesów, na co powiedziałam, że no wiesz, gdziekolwiek się Twoje nazwisko pojawia, to już można odtrąbić sukces. A on na to, tak, to nie przekręć mojego nazwiska i powiedz najlepiej przez V, że przez V. Dobrze, no to profesor Jerzy Wetulani przez V. Drodzy Państwo, przykro mi bardzo, że nie mogę się z Państwem spotkać, ale obowiązki popularyzatora nauki wezwały mnie tym razem do Warszawy. Jestem pewien, że Marta z powodzeniem mnie zastąpi. Ja jestem specjalistą od mózgu, a ona zna szkołę od podszewki. Zawód nauczyciela to odpowiedzialny i piękny zawód. Jego piękno wyraża się w interakcji mózgów, mózgów nauczyciela i ucznia. Na tym kontakcie korzysta nie tylko uczeń. Nauczyciele to jedna z grup wiekowych, która osiąga bardzo długie okresy przeżycia. Również jeden z polskich raportów wskazuje, że nauczyciele kobiety i nauczyciele mężczyźni po przejściu na emeryturę żyją średnio dłużej niż pozostałe osoby w populacji. Nauczyciel kształtuje mózg. Nauczyciel kształtuje mózg ucznia. Kształtowanie to nie dzieje się jednak poprzez samo przekazywanie informacji i sprawdzanie poziomu ich opanowania. Mózg zmienia się pod wpływem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Młodzi ludzie łatwo dostrzegają dar przekazywania mądrości, stają się interesującymi partnerami w odkrywaniu tajemnic świata nauki. Traktowani podmiotowo i z sympatią, włączają się w owocny dialog mózgów. Czasem nauczyciel napotyka na różne komplikacje, nie zawsze może pełnić swą rolę tak, jak sam by tego chciał. Należy jednak pamiętać, że uczeń często znajduje się w podobnej sytuacji. Na niego również wpływają przyczyny niezależne. Stąd wniosek. Pomagajmy i wspierajmy, kiedy tylko uczeń wyraża taką potrzebę. Znam wielu starszych nauczycieli, którzy po dziś dzień kontaktują się ze swoimi uczniami. Te kontakty, pamięć i życzliwość, a przede wszystkim możliwość obserwowania, jak w dorosłe życie wkracza uczeń zainspirowany naszymi działaniami, to chyba największy dar dla nauczyciela.
Nadchodzą czasy niełatwe. Musicie stać na stanowisku, że dobro ucznia i szkoły jest najważniejsze. Nie dajcie sobie wmówić, że walczycie tylko o własne korzyści. Walczycie o przyszłość młodych ludzi i o przyszłość tego kraju. Taka przyszłość narodu, jakie młodzieży chowanie. Życzę Państwu wiele satysfakcji z Waszej pracy, życzę wielu sukcesów. Kochani, niech Wasza szkoła nie stanie się kolejną stadniną koni w Janowie Podlaskim. Bądźcie solidarni. Mam nadzieję, że następnym razem się spotkamy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Profesor Jerzy Wetulani przez V.